No, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w Divine and Conquer, kampania Numenory. Moi drodzy, kontynuujemy podbój Rohanu. I tak jak zazwyczaj na koniec wspominam, chciałbym teraz na wstępie. Jeżeli podobał Wam się ten materiał i będzie się Wam podobać też nagrywanie go dalej, dajcie łapkę w górę. Bardzo mi to pomaga. Zostawcie też komentarz po obejrzeniu materiału i wyraźcie swoją opinię. A dodatkowo w opisie są linki, które chciałbym, żebyście odwiedzili. Jest to Facebook i Patronite. Patronite umożliwia wspieranie kanału, jak i dalszy jego rozwój. Jest to dla mnie po prostu bezcenna pomoc. Jeżeli czujecie się na siłach i moja twórczość Wam się podoba, zapraszam serdecznie, będę niezmiernie wdzięczny. A teraz zaczynamy. Słuchajcie, mamy tutaj ostatnio rozbiliśmy spore oddziały Rohanu i widzę, że tutaj nadciągają coraz to mniejsze, ale nie mniej dokuczliwe armie. Więc tak, sprowadźmy sobie przede wszystkim tych żołnierzy troszeczkę niżej. Świetnie. Razem z tymi połączymy ich sobie i wtedy będziemy mieli już całą tutaj elitarną, taką fajną armię. I myślę, że zdobędziemy za pomocą nich Isengard. Teraz jeszcze chciałbym tutaj, no nie wiem, przynajmniej troszeczkę nie, pokosić ich. Cudownie. Więc są pojedyncze oddziały konnicy, ale to nie oznacza, że oni są mniej groźni. Będzie trzeba się uzbroić w cierpliwość, zwłaszcza, że ja nie mogę tutaj już dosyłać za bardzo z tych regionów wojska. Po prostu albo koszar nie ma, albo nie ma wystarczającej ilości kultury, żeby cokolwiek tutaj zrobić. Ciekawie. Dobra, słuchajcie, mamy troszeczkę pieniążków, zbudujmy tutaj lepsze drogi. Tutaj trzeba byłoby postawić na coś, co zdecydowanie zwiększy zadowolenie. I niestety, ale będzie to kolejny 5 tur w plecy. Więc myślę, że będzie to lepsze. W Gyndzie natomiast możemy już coś rekrutować, tak średnio. Tutaj już zaplanowana jest cała jakby ścieżka budowy. No i co? No i tutaj trzeba byłoby stąd w takim razie jakoś wyjść. O, nie wiem, czy damy radę przez 7 tur wytrzymywać. To będzie tak, za raz, dwa, co najmniej ze trzy tury jeszcze powinniśmy wytrwać. Dobra, w tej prowincji. No, tutaj możemy coś stworzyć. Fajnie. No to myślę, że. Oj, kultura, jeszcze raz kultura niestety. Są to pierwsze rzeczy, które chciałbym wybudować. Tutaj tak samo, świątynia. I nic tak naprawdę więcej. Możemy też troszeczkę schomikować tych pieniążków, powiem wam szczerze. Tak, zwerbujmy sobie, albo przetrenujmy sobie przede wszystkim ten oddziały. Możemy to zbudować. Kolejne doki. Jak bardzo to wpłynie na nasze pieniążki? Powiedzmy. Jakoś bardzo nie wpłynie, ale nie wiem, czy my możemy robić coś bardziej konkretnego poza katapultami. Siege weapons. Nie, tylko katapulty. Szkoda, bo liczyłem na to, że może trebusze by były do, no cholera, do zwerbowania jako, wiecie, obsługa trebuszy. Natomiast będę się musiał chyba obejść smakiem troszeczkę. Dobra, halabardzistów też sobie bierzemy, fantastycznie. Tutaj w miarę spokojnie. Konstrukcja w Armenelos natomiast. Przetrenowanie jeszcze nie, jest za wcześnie. Ale możemy sobie. Czekajcie, ja nie zabrałem tej jazdy. Nie zabrałem ją. Dobra, to będzie do kolejnej armii w takim razie. Gdzieś będzie trzeba wyczarować jakiegoś dowódcę. Może na tych północnych włościach by się jeszcze ktoś znalazł ciekawy. Nindamos, tutaj, albo tutaj, Yutanai. Tu jest to prawda ktoś. Tylko, czy on będzie chciał wyjść? No właśnie, bardzo wysokie podatki, zwykłe podatki. A spróbujmy tam przerzucić. No, tak i nie w zasadzie. Dobra, zwerbujmy kilka oddziałów do obrony tej lokacji. Tutaj tak samo odbudujmy sobie i weźmiemy tego generała, którego na razie przerzucimy tu. Jest to pewnie jakiś młodzik. Przepraszam bardzo, nie młodzik, tylko... A generalnie się skądś kojarzę. Nie wiem za bardzo, ale w jakimś filmie go widziałem chyba. Dobra, Eret Nuen. Przetrenować będzie trzeba te oddziały. I wreszcie możemy coś zrobić ciekawego. Są łucznicy. Bardziej zbrojownie byśmy zbudowali. W Orostarze.
Duży bazar. Nie, też zbrojownie. I w Sorrentil. Słuchajcie, w Sorrentil zbudujemy się cokolwiek na tej, w ten sposób. Podejdziemy do sytuacji. Forostar. Również zbrojownia. Tutaj tak samo zbrojownia. I się wyprzytrykaliśmy z pieniędzy, bo one generalnie są dość drogie, te rzeczy. Dobra. No to co, kończymy kolejną turę w takim razie. No tak, tu jest wszystko bezpieczne. Zobaczmy, czy możemy przerzucić jeszcze naszego kupca. Nie. W takim razie skończymy turę. Wiecie co, na razie nie będę wycinać tych tur. Z uwagi na to, że nagrywam OBS-em. A jest to dość kłopotliwe z chwilą, w której po prostu przerywam nagrywanie, bo program nie mówi mi, kiedy nagrywa i czy dalej nagrywa. Zatem jeżeli już wiem, że jestem pewien, że on nagrywa, to później mi się coś pochrzani i nagle pomylą mi się, wiecie, sekwencje. Że powiedzmy włączę, kiedy chcę nagrywać, ale nie będę wtedy nagrywać, nie? Bo okazało się, że właśnie wyłączyłem nagrywanie. Myślę, że we wtorek... Uj, lipa. Lipa bardzo. Myślę, że gdzieś we wtorek będę miał już kolejny monitor do tyłu. Ok, na szczęście się zmęczyli. Boże, ile tego tu jest? Dziadostwa jednego. No i szczerze wam powiem, że nie wiem, czy mi się to uda wygrać teraz. Za dużo tu sił sprowadzili. Możemy chyba najrozsądniej będzie odstąpić na razie od oblężenia, chyba schronić się w Foldburgu, a następnie z tymi dwoma, z tą drugą armią, która nadciąga dopiero, spróbować zająć tę prowincję. Tak wbiliśmy tutaj piękny klin pomiędzy Isengard a Helmowy Jar. Czyżby to była zrespawniona armia Gondoru? Nie, no co wy. Ależ dostał w dupę. Co było w tej armii, że on tak poległ? Tak, kolejne informacje o pladze. Ashford, dalej. Jest niestety objęty kwarantanną. A my idziemy w tym kierunku. Teraz, jak tu najszybciej dojść? I jeszcze trzy tury potrzebujemy, żeby tu w ogóle się znaleźć. Okay, dobra, słuchajcie, połączmy sobie w takim razie część tych oddziałów. Tak się zastanawiam, czy nie połączyć kuszniku, bo tak, stąd się musimy ratować na 100%. Ile tu mamy oddziałów? Dużo. To tylko sobie połączmy. Świetnie. Na pewno wsadzimy sobie tutaj generała. Na pewno wsadzimy tych. Ile macie jeszcze miejsc wolnych? 4. Zabierzemy sobie tych. A tu się salwujemy ucieczką. Doskonale. Więc tak, prawdopodobnie mnie zaatakują. To ja się wycofam. I wiecie co, stanę sobie, bo i tak zadaliśmy im duże straty. Tutaj. Generalnie mi się wydaje, że ta armia, to ona nie powstała naturalnie. Jest za bardzo uszeregowana. Wiecie, mają za dużo tych wszystkich pierdółek. Bo nawet gdybyśmy chcieli, to tak, możemy zwerbować kolejną armię. Tutaj ten generał. Już gdzieś tu szedł, widziałem go, już gdzieś tu był. Tu jesteś, okej. Okay. No to cóż, słuchajcie, zabierzmy może stąd część oddziałów, pięknie. Możemy zabrać sobie tego pana. Możemy zabrać sobie tego pana, pięknie. To może zostańmy na razie tu. Widzę, że pozbieramy siły, które po prostu są, będą nam przydatne. Na pewno bierzemy tych. Na pewno bierzemy tych. Pięknie.
Możemy wziąć sobie mieczników jeszcze bardzo ładnie, to też sobie weźmiemy. Możemy sobie wziąć tych, możemy sobie wziąć jazdę, przyda się, też sobie weźmiemy. Sweet, jakie słodziutkie to jest. Bierzemy sobie też tych. Pięknie. Ich raczej nie będziemy brali, ale zwerbujemy na pewno nowych. Puk, puk, puk. Puk, puk. Tuk. O, kuszników czy łuczników? Ja weźmiemy łuczników, wiecie. No, troszeczkę zmodernizujemy sobie armię. I mamy jeszcze jeden oddział halabardzistów, który chętnie byśmy są zabrali. Super. Teraz. Czy możemy połączyć sobie te admiralicje? Nope. Ale o, możemy zrobić tak. Świetnie. Gdzieś tu mnie chyba atakowali, więc wypłyniemy im naprzeciw. Są dwa okręty i zobaczmy, ile mamy jeszcze w ogóle czasu na zablokowanie tego portu. Są 2-4 tury. My możemy tam realnie nie dopłynąć w 4 tury, więc nie damy rady. Od razu wam to mówię. Troszeczkę mnie tutaj, nie wiem czemu, ale nie wykonali mojego rozkazu. Smutna buzia. W takim razie, słuchajcie, my sobie zadokujemy gdzieś tutaj. Będziemy czekać. Teraz ty wejdź do tego miasta, świetnie, podniesiesz jego walory dzięki temu. Zbuduj tutaj doki. Czy mi doki są potrzebne? Nie, ja bym chciał, żebyś ty jednak może zwerbował tutaj dodatkowe siły. Mogą być halabardziści, oni są świetni do obrony. Tu możemy przetrenować już oddziały. Fantastycznie. I tak. I znowu. Koszary plus zbrojownia. Mogą być nawet jakiekolwiek budynki, bylebyśmy... O, już mamy, zaczynamy mieć dostęp do armii. Świetnie. Tutaj tak samo. Przetrenuj tych. Już możemy halabardzistów robić. Tutaj tak samo. Fantastycznie. Teraz tutaj. Kalembel. Mroczna świątynia. Jak najbardziej. Budujemy mroczną świątynię. Możemy przetrenować też niektóre oddziały. Super. Przerzućmy sobie od razu kupca, ku pamięci, żeby się nigdzie nie zblokował. Jeszcze troszeczkę będziesz szedł, ale jesteś coraz bliżej. Świetnie. Orostar. Najbardziej bym chciał właśnie tych i tych piekinierów, bo oni są najfajniejsi w sumie. Ci z mieczami to... Powiem tak, no są dobrzy, ale są też lepsze oddziały. Na przykład tych zwerbujemy sobie, tych jeszcze, trochę więcej ciężkich łuczników. Fantastycznie. Sorontil. Więcej ciężkich łuczników, to samo. Nindamos. Zamek się już ulepsza. Fantastycznie. Windlonde. Będziemy mieli za chwilę lepsze mury. Tutaj też. Tutaj by trzeba było troszeczkę wzmocnić obronę. Kogo byśmy tutaj chcieli? Jak tylko skończą tworzyć ten budynek, to może będzie znacznie lepiej tam. Tu mamy już złoto, tu już mamy normalne przynajmniej zadowolenie. Świetnie. Znaczy, że problem został rozwiązany. Sprawdźmy wiadomości. O! Mamy pogorszone relacje z Brie. Czemu? Ciekawe czemu. Może dlatego, że zabijamy cały czas ludność. To też może być tym spowodowane, wiecie? Że mordujemy po prostu jeńców. I wyżynamy populację. Ale... najbardziej zaawansowaną frakcją jesteśmy. Ale przy okazji na pewno nie sprawi to, że jakoś specjalnie stracimy na znaczeniu, że oni nie będą nas lubić. Teoretycznie ta modyfikacja jest tak skonstruowana, że podobno wróg sam nie może, znaczy przeciwnik sam nie może, czy w ogóle komputer sam nie może zerwać sojuszu. Dość dziwnie, ale cóż, jeżeli tak postanowili, to szanuję to. Okej, zobaczmy, gdzieś jeszcze mamy fajne jednostki. No tutaj tą jazdę na pewno, ale my sobie podejdziemy tym generałem wyżej, my sobie pójdziemy tędy. Kogo nam jeszcze tutaj brakuje? Na pewno ze 2-3 oddziały tych pikinierów. Okej, to tutaj ze 3 oddziały się zatrzymamy na chwilkę. Może nawet wejdziemy sobie do tego miejsca i poczekamy. Więc tak, będą jeszcze 3 raz 2, pięknie. Troszeczkę tych halabardzistów, jeszcze ze 3 też byśmy się wzięli oddziały. 3 oddziały halabardzistów, 2 oddziały pikinierów i 2 oddziały jazdy. Cudownie, wszystko pasuje. A tych sobie zostawimy, to będzie moja gwardia. O, tutaj sobie zrobimy duże te zaplecze tych jednostek zajebistych. Dobra, idziecie w takim razie do Middlemore. Pięknie. Wy na nas spokojnie. A tutaj przerwiemy oblężenie i zrobimy sobie taki mek. Pójdziemy tędy. Tak, przerwi. Świetnie. Kogo możemy tutaj zabrać? Mamy kilka oddziałów, które dałoby radę zrobić.
Tutaj sobie połączmy halabardzistów, żeby byli troszeczkę bardziej wydajni. Mamy też możliwość czy łączenia. O, dobra. Powiem tak, jeden dodatkowy oddział. To są niezadowoleni nawet. Ale to sobie z tym poradzimy. Weźmiemy sobie jeden dodatkowy oddział, świetnie. I staniemy sobie, moi drodzy, nie tu. Kaptenet. Tu, o, pięknie. Tak ma wyglądać ta bitwa, właśnie. Czy... Czekajcie, musimy stanąć tu, czy musimy... No... Czy musimy stanąć na moście? To jest właśnie dobre pytanie. Dobra, mi się wydaje, że musimy stanąć na moście, żeby... Your orders, my lord. Żeby ta bitwa była... Jakby co, zapiszę grę, dobra? Bo naprawdę nie wiem i zapiszę ją pod postacią... Bitwa? Nie, zapiszę ją inaczej. Numenor 39. I staniemy sobie jednak tutaj. Nie, no nie da się inaczej stanąć. Dobra, muszę tu stanąć. Spróbujmy. Jakby co, to po prostu poprawię sobie później. Tu mamy też pełną armię i niestety, ale wprowadziliśmy zarazę, bo nasz generał był chory. I chyba to by było na tyle. Skończmy teraz. Dobra, odstąpili. Chyba od ataku. Będą ścigać naszych uciekinierów. I mamy rewoltę w Deerwatch. Do tyłu. We should retreat. We'll make camp here. Aj, niedobrze. Dobra. Schowają się w twierdzy dzięki temu. Chodź, 2 do 3. W sumie. Clear defeat. I tak właśnie działa 2 do 3, nie? Z Rohanem. Tak właśnie układam sobie, wiecie, w głowie plan, jakby to teraz zrobić optymalnie. Chyba poczekamy do ściągnięcia tej dodatkowej armii. Nic sami tutaj na razie nie wskuramy. Mogę oczywiście prowadzić te mniejsze bitwy. Z tymi małymi posiłkami, ale one wszystkie się dzieją wokół osady, tego dużego miasta. Jeżeli zahaczymy chociaż troszeczkę o ich granice, no to wejdziemy w ich strefę kontroli, dzięki czemu nie będziemy mogli się ruszać. Okej, okay. Gary Andros znowu atakowane. Matko Boska, co za miejsce. No, tutaj niestety, ale moi żołnierze będą... Yes, my lord. Jak chcemy to zrobić? No to słuchajcie, na pewno prowadzimy generała. Tak. Do wyrzucenia, do widzenia, zacznie do wyrzucenia. Jakbyśmy chcieli to zrobić najlepiej. Znaczy, tu jest jedna armia. Tu jest znowu zaraza. Bo chyba przerzuciliśmy wojsko. No. Your orders, my lord. Tu już jesteśmy przynajmniej blisko. Stawmy sobie wieżyczkę. Świetnie. To będzie chyba pierwszy nasz cel, który zaatakujemy, a później pójdziemy na zajmiemy Isengard. Yes, my lord. Najgorsze jest to, że nie mogę niestety, ale naprawić sobie tych... Znaczy naprawić. Nie mogę zwerbować tutaj nowych żołnierzy. Szkoda. Chociaż najemników jeszcze czkawkę dostałem, Matko Boska. Rohan jest silny w tej prowincji. Mówię wam.
Dobra, idziemy tędy. Your orders, my lord. Orders. Yes, my lord. I połączymy ich sobie od razu. Pięknie. Jeszcze dwie tury i będą gotowi. Fantastycznie. Your orders, my lord. Weźmiemy sobie tych ze złotym pancerzem. Yes, my lord. Dobra, sprawdź wiadomości. Foldburg to wiemy. Ashford. Czemu w Ashfordzie nie słabnie? Zaraza. Czy może jacyś szpiedzy roznieśli? Tak mi się wydaje, już powoli zaczynać. Bo to nie jest zbyt normalne, że tak długo. O, Winylonda, świetnie. Mamy lepsze mury, więc moglibyśmy tutaj zrobić. Na przykład wysoki pałac, żeby mieć więcej darmowych jednostek. Później bazar. W Imladrisie powstaną teraz koszary. I w Mittalmor numenorska zbrojownia. I wszystkich sobie przetrenujmy. Mnioch, 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 mnioch. Dobra. Your orders, my lord. Tutaj też koszary. Dobra. Co mamy jeszcze dalej? Mordor. Bardzo kiepskie relacje, oczywiście. Jak mogłoby być inaczej? No, jesteśmy silni. I zabili naszych więźniów. Nioch, nioch, nioch. Chyba w zemście. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, czy ty jesteś zarażony? Nope, ale... Jeżeli wejdziemy tutaj, to będziemy. Your orders, my lord. Czy to możemy jeszcze zrobić? Olać tą osadę i zaatakować, faktycznie spróbować ich wykrwawić. No i to by było całkiem niegłupie. Bo tutaj owszem, są bardzo niezadowoleni, ale za chwilkę powinna być świątynia. Plus mają siły do tego, żeby się bronić ewentualnie. Z Foldburgu też moglibyśmy wejść i zaatakować ich od tyłu. Później wróci do Folburgu. Yes, my lord. No i się rozprawić z tą armią, która tutaj jest. Gdzie jest mój najbliższy szpieg? Niech mi pokaże. Właśnie, gdzie jest ta armia? I to jest w pełni konna armia. Ma chyba jeden oddział tylko pieszy. Złote doświadczenie, nieźle. My natomiast mamy sporo jednostek z bronią drzewcą. Moglibyśmy ich zlikwidować. W Foldburgu zlikwidować te dwie. Cofnąć się do następnej turze do Deerwatch, żeby uspokoić ich troszeczkę. I cofnąć się do Foldburgu. Yes, no i to myślę, że to jest dobry plan. Słuchajcie, zaatakujemy ich tutaj. Pięknie. Zróbmy save'a, bitwa. Będziemy musieli... Nie przewiduję, żeby tutaj przegrali, ale będziemy musieli to stoczyć. Żeby zminimalizować straty niestety. Te bitwy z Rohanem to już muszą być trochę nudne do oglądania, co? Wszystkie wyglądają dokładnie tak samo. Wow! A może nawet, słuchajcie, tutaj nie będzie trzeba robić boksa. Bo przeciwnik ma totalnie do dupy miejscówkę. Bo jeżeli gorzej będzie, jeżeli się gdzieś tam z tyłu ustawi. Wiecie co, na razie to ja to puszczę. Zobaczmy, gdzie on się ustawił. Właśnie. Ale zabawne. Normalnie jak szczypiorek na wiosnę. Jezu, dobra. Bierzemy pikinierów do przodu. Bierzemy tych do przodu. Nie lubię takich map. Strasznie nie lubię. Tak samo do przodu. I wy do przodu. Plus generał do przodu. Ale to musimy podejść wyżej. Takich rozproszył. No, komputer sobie totalnie nie radzi w takich bitwach. Okej, słuchajcie, idziemy tutaj. W takim razie. Tak ustawić.
reszta za wami jakoś. Wy tak samo z tyłu, bronicie tyłów. No i generał na samym końcu. A generała z kolei broni elita. Oczywiście prawdopodobnie nie będzie możliwe to do utrzymania, ale... Nie wiem, no miło by było, gdyby jednak wróg zszedł tu niżej. O Boże, dobrze, że ja wyciąłem w ogóle... Gdzie zobaczmy, czy damy radę zrobić grupę i się tu ustawić w ten sposób chociaż? Cokolwiek? Tak jakby... No, spróbujmy. Od tej strony mogą mnie zaatakować. Tam się już kręcą. Dobra. Tu im przywalimy. Teraz tak, te dwa oddziały. Zająć się tutaj pozycję. Te dwa oddziały. Gdzieś tutaj, świetnie. Natomiast wy tutaj do pomocy mi to szybciej. Okej, ale słuchajcie. Ładny efekt przynajmniej uzyskamy. Tak jest. Zatrzymać ich. Wy tak samo z tej strony. No, cofnijcie. Pięknie. Czemu ta mapa tak zacina? I wy też napierać na nich. Pięknie. Dobra. I myślę, że chyba to wygram, bo z tej strony widzę, że jeszcze może ktoś nadciągać. Ale to nie powinien być już problem. W zasadzie nasz, tylko ich. On tutaj nawet nie ma możliwości rozwinięcia tej armii. Pięknie. Cały czas do przodu. To jest jednostki strzeleckie. Dobra, to w takim razie cofniemy ich. Jest jeden oddział, świetnie. Do przodu. Jak to wygląda tutaj? Napierać. Ci nie mają szans. Tu jest ciekawsza bitwa. Jest ciężka kawaleria z drugiej strony. Spróbujmy. No i nasi łucznicy będą mieli tutaj problem. Gdzie to ciężka kawaleria? Pięknie. Okej, okay. Się nie odwracajcie od nich. I wyślemy do przodu, tych tak samo. A tutaj już sobie poradzimy. W zasadzie kilku konnych jeszcze zostało. Możemy im tam pomóc, wiecie? Jak to wygląda z tej perspektywy? Praktyczne zwycięstwo. Wyślemy teraz do walki naszych słabych włóczników i toporników, wiecie? Tak to jest, jak konnica zostanie złapana u podnóża góry. Jeszcze jeden oddział piechoty. Świetnie.
Teraz myślę, że możemy już chyba na spokojnie przyspieszyć troszeczkę ten czas. Super, tutaj wygrana. Only half the enemy force remains. Dopiero połowa? Tam znacznie więcej. Tu wszyscy rozbici. Świetnie. Obróć się w takim razie. I tutaj tak samo złamiemy już. My sobie będziemy wolniutko, wolniutko podchodzić pod tą górkę, wiecie? Tak, na spokojnie. Bez ciśnienia. Bardzo ładnie. Cały oddział w nas wjechał i cały został zlikwidowany. Wy tak samo. Kontynuuj. Najpiękniej. Generała chyba nie damy rady zabić. Albo damy radę. Nie, chyba nie damy rady. Dobra. No to wychodzimy z bitwy. Świetnie. Kolejna armia Rohanu została rozbita. Tu mam w ogóle godzinę? 18:35, bo o 19:00 mamy kręcić, mamy nagrywać podcast. Zatem no, zostaje nam jeszcze jakieś 10 minut tego odcinka i będę musiał się powoli przygotowywać. Mój herbatki. Execute. No, fantastycznie. Glory! No i jesteśmy praktycznie gotowi, może do zaprowadzania nawet tutaj ładu. Tylko byśmy oddelegowali, słuchajcie, te słabsze oddziały. Od tak po prostu do zaprowadzenia porządku. Więc weźmy sobie może jeszcze ten oddział halabardzistów, już jest troszeczkę lepiej, świetnie. No i co, i stańmy sobie może teraz faktycznie na tym moście, ponieważ z Foldburgu weźmiemy sobie kilka oddziałów, którymi pozbędziemy się tego pana. To jest znowu sami jeźdźcy. Plus sami jeźdźcy i jeden oddział toporników z Riddermarchi. Świetnie, więc już kolejna bitwa. I stoczmy ją. Dzięki czemu może pozbędziemy się nawet dwóch generałów. Kolejnie poczekajmy, trochę lepsza pogoda. Może być. Zmrok chyba, albo coś w tym rodzaju. Tu, słuchajcie, my ich atakujemy. Prawdopodobnie będą zarówno z jednej, jak i z... będą na wprost nas. Zróbmy tak. Coś takiego. Tu sobie rozstawimy ich na flankach, wiecie? Tym razem. To jest, ma po prostu bardzo niewielu. Nam zostało. Albo nie. Ustawimy ich sobie inaczej. Mniej więcej tutaj razem z innymi jednostkami. Wspomożemy po prostu. Teraz wszystkie pozostałe jednostki walczące w zwarciu jakoś. Tutaj druga linia. Pięknie. Będziemy reagować płynnie na ich ataki. Wy oczywiście nie uciekajcie. Wy też nie uciekajcie, choć mamy tak mało strzelców, że to może być ciężka bitwa do wygrania, wiecie? Zrobimy sobie tak. Nawet wy za nimi. Świetnie. Generał gdzieś tutaj po środku. Kto nam jeszcze został do rozstawienia? Chyba wszyscy. A, ostatni oddział włóczników. No i dobra, gdzieś tutaj do pomocy. Świetnie. I drugi oddział włóczników tak samo z tej strony do pomocy. No i myślę, że możemy się rozpocząć. Świetnie.
przy okazji, do przodu. Nie bardzo wiem, jak on chce się rozstawić, ale chyba już łapie. No, dużo ich tu jest. Dobra, będą atakować z wielu miejsc. W pierwszej kolejności, dobra, to jest jednostka. Złapiemy łuczników, świetnie. Dobra, pomóżcie im. Świetnie. Wy i wy, stać. Możecie zacząć ostrzeliwać nawet wrogów. Dobra, wspomóżmy ich. Continue like this, we will smash the enemy. Przyspieszcie troszeczkę. Za wolno tam idziecie. Jedziecie cokolwiek. Jest tutaj. Pięknie. Czy nie, że tak samo do pomocy. Dobrze, to są jednostki tak zwane skirmisher, czyli zaczepne. Troszeczkę głębiej wejdźmy w nich. Może uda się okrążyć tych koniarzy. O właśnie, żeby nie zrobić czegoś takiego, że ucieknie. Doskonale. Teraz powinni szybko umierać. A wy na spokojnie, do przodu. Pięknie, tu się rozstawmy. Z tej strony już praktycznie wygraliśmy. Świetnie, otoczyli do przodu. Będziemy się przemieszczać cały czas do przodu teraz. Na wschód. Cały czas na wschód. Pięknie. Wy zawalczcie z tymi. Z ciężką kawalerią, dziękujemy. Z tej strony już w zasadzie wygraliśmy. Tutaj też przejdziemy przez nich po prostu i się zatrzymamy gdzieś w środku. Lekką kawalerię, świetnie. Wy tutaj dalej się bijecie. Tak jest, ciężką kawalerią tym razem. I tak samo do przodu. Fajnie by było, jakbyście tam ostrzelali. Świetnie. Co na tym ciężką kawalerię, to może tych pikierów jednak sprowadzimy. To chodziło. Jak to wygląda z tej strony? Tak samo, do przodu. Coś mi się myszka troszkę psuje. Ale dziwnie się zachowuje, wiecie co, przeciwnik w tej bitwie. Troszeczkę tak nie uderza wszystkim, tylko tak dozuje. Dobra, pomóżmy im, generała tak samo wyślemy. Pięknie. Do pomocy. Myślę, że tutaj też tak samo w tą kawalerię, bo uderzy w nas na bank. Świetnie. Czy z tej strony już wygraliśmy? Tak jest. Czyli na spokojnie przenosimy się na tą flankę bitwy. Pięknie. Co niech ich okrążą, będą też walczyć wręcz, bo to jest w zasadzie bez sensu, jeżeli oni przy okazji właśnie na razie bez tego i bez tego jak najszybciej.
Świetnie. Gdzie wy idziecie? Gdzieś w drugą stronę. Spoko. Weźmy dowódcę. Więc tak na spokojnie, tak wy w tą stronę. Wy natomiast tutaj i wy tak samo tu. Świetnie. O, generał na generała. Bardzo prosimy. To będzie miłe. Pięknie. Dobra, otoczmy go. Może nas nie zginie. Tak samo potrzebujemy więcej na tej pierwszej linii. Więc wy odpuścicie. Wy możecie... Nie, walczcie wręcz w zasadzie. Może nawet okrążymy. Świetnie. Okay, w ten sposób. Was wyślemy na pierwszą linię. I wy właśnie macie walczyć z generałem. Obróćcie się, wykończcie ten oddział do końca. Wy w tą stronę. Też się w sumie możecie obrócić, jakieś tam niedobitki. Tu wygrywamy, świetnie. Dobrze, że się zatrzymaliście, naprawdę. To jest właśnie cenne. W waszej taktyce. Dobra, jeden jeździe spadł. Tamta lekka kawaleria gdzieś już ucieka. Tu będziemy cały czas na nich napierać. Powiem wam, że tak dziwnie to troszeczkę wygląda. Dobra, idźcie na nich. Nie podoba mi się to. Tak samo do przodu. Daliście radę tutaj wykończyć? W zasadzie tak. Tu już też są zamknięci. Bardzo ładnie. Nie, obrócić się. Im tam pomóc, świetnie. W tą stronę. Tych mieczników możemy też przerzucić dalej. Na prawo. Na lewo znaczy. Gdzie widzicie? Tutaj wracać. Nawet nie będzie formacja nawet potrzebna w takim rozgardiaszu. Wykończyć tego generała. Będzie najrozsądniejsze, co zrobicie. Ci walczą z dwoma, ale z tymi dwoma jeźdźcami twardo. Wy się obróćcie i pomóżcie. Nie, i myślę, że słuchajcie. Tutaj ich okrążymy. Przyspieszmy to już. Men have fought long and are becoming tired. Ja wam dam bycie zmęczonym. Dobra, generał Przymika nie żyje, właśnie o to chodziło. Świetnie. No i spróbujmy, bo mamy realną szansę ich tutaj jeszcze powykańczać. Bo jeżeli ten oddział cały wykosimy, a ci ich pięknie gonią, mimo że w ciężkich pancerzach jeszcze są. Co, jeden generał, drugi generał. Świetnie, nasz żyje. Twardzie huskają. To po prostu rzucają w nich mieczami. Żeby się zatrzymali. Może z górki, jak będą biec, będzie szybciej. No, złapiecie jeszcze kogoś? Może jeszcze jeden? Shit. Tak, jeszcze jednego złapali. Haha, było warto. Dobra, duże straty. No, to są fajni. To jest fajny art o Haradrimach. Dobra, plan, powiem wam, nam się powiódł. Zarówno z rozbiciem armii tej u podnóża gór, jak i tych nieszczęsnych posiłków, które tam wędrowały.
Teraz będziemy mogli na spokojnie tą trzecią armię, która dociera, bo teraz zrobimy sobie połączenie tych dwóch, które jest zarówno w Foldburgu, jak i w tym zamku, które no niestety, ale troszeczkę się zbuntowało. Te dwie armie sobie po prostu połączymy, coś sensowniejszego. Okay, na razie to wróćcie sobie tutaj. Nie? I sprawdźmy sobie wiadomości na sam koniec. No i będziemy kończyć odcinek. Tak jest. Słuchajcie, jeżeli wam się podobało, łapka w górę. Jeżeli jeszcze bardziej, zostawcie komentarz. A jeżeli naprawdę wam się podobało, to wejdźcie w linki w opisie. Patronite, Facebook, to są miejsca, gdzie możecie mnie wesprzeć realnie. Będę niezmiernie wdzięczny. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć, papa.